Wracamy do studia, Łukasz Jankowski, to jest wydanie specjalne telewizji Republika. A my wracamy do tematu, o którym mówimy od początku naszego spotkania, godziny 12, nawet jeszcze wcześniej, czyli działań rządu Donalda Tuska wobec prokuratury krajowej. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, pojawił się w siedzibie prokuratury krajowej i tak został przywitany przez Roberta Hermanda, zastępcy prokuratora generalnego, który tą funkcję pełni od roku 2010. Posłuchajmy. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana, w jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany pan prokurator krajowy? Na podstawie przepisów artykułu 47. To uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuję pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna i nosi znamiona popełnienia przestępstwa. Ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może pan prokurator mógł powrócić do stanu spoczynku, do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna, ma charakter uznaniowy i absolutnie taka decyzja nie może być skutecznie zrobiona. Więc pan prokurator krajowy jest dla nas dalej prokuratorem krajowym. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, informuję panów także, że obowiązki, jeżeli pan prokurator krajowy uzna, przyjmuje stosowny zastępca prokuratora w tym momencie generalnego. Przykro mi bardzo, takie są przepisy. Do zobaczenia w poniedziałek tutaj w siedzibie prokuratury. Myślę, bo tutaj mój gabinet jest do mojej dyspozycji i będę z niego... Dobrze, panie ministrze, szacunek, ale to jest budynek prokuratury krajowej, chciałem zaznaczyć. Jestem prokuratorem generalnym. Ja wiem, panie ministrze, z całym szacunkiem dla pana ministra, ale uważamy, że to działanie, które zostało podjęte, jest działaniem w charakterze bezprawnym i uprzejmie pana informuję, że w tym zakresie podejmowane są stosowne kroki, będą podjęte. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia. Panom także. I tak pan minister Adam Bodnar z dwójką przybocznych opuścił gmach prokuratury krajowej, ale zapowiedział, że w poniedziałek wróci, a znając aktualny rząd i jego maniery, jak powiedział, że wróci w poniedziałek, to niewykluczone, że pojawi się w niedzielę z... albo w asyście funkcjonariuszy, albo policji, albo funkcjonariuszy innych służb nieumundurowanych, tak jak to było w innych przypadkach. Tak czy inaczej, kolejna instytucja pozaprawnie ma być przejęta. Zresztą prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie bezprawnych działań ministra Bodnara. Teraz nasz gość, Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kolejny obrazek, kolejna instytucja, mechanizm przez ostatni miesiąc wypróbowany. Tak teraz będzie Polska wyglądać? Dzień za dniem kolejna instytucja po kolejnej instytucji? No, nie wiem oczywiście, jak Polska będzie wyglądać, ale mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać niewypowiedzianym albo niewprowadzonym oficjalnie stanem wyjątkowym. Kiedy to decyzje podejmowane przez władzę, to znaczy przez większość sejmową, praktycznie podejmowane są bez żadnego oparcia prawnego i wyłącznie na zasadzie siły. No, pan wspomniany ten przypadek, czy ten pokazany przez państwa teraz, jest tutaj tego bardzo wymownym, jest wzorcowym wręcz przykładem działania władzy. To znaczy najpierw minister sprawiedliwości Adam Bodnar, i co do tego, że jest ministrem sprawiedliwości, możemy uznać, że tak faktycznie jest, ale postanawia pozbyć się prokuratora krajowego, pana Barskiego. Zgodnie z prawem mógłby to zrobić wyłącznie mając zgodę prezydenta. To jest zapisane bodajże 14 artykuł ustawy o prokuraturze, wyraźnie stwierdza, że do odwołania prokuratora krajowego minister Bodnar potrzebuje pisemnej zgody prezydenta. No, wiadomo z powodów politycznych, że pan Bodnar na taką zgodę liczyć nie może, a przynajmniej nawet nie próbował tej zgody zdobyć. No więc co robi? Ogłasza, że pan Barski po prostu nie jest prokuratorem. W oparciu o co? W oparciu o artykuł, co do którego, artykuł 47 ustawy o prokuraturze, co do którego pan Bodnar stwierdza, że on nie obowiązuje, chociaż nikt nie jest w stanie pokazać, w jakim momencie ta ustawa razem z tym artykułem została odwołana. Co więcej, no gdyby ta teza postawiona przez pana
ministra Bodnara była prawdziwa, to znaczy, że pan Barski nie jest, został niewłaściwie powołany na urząd prokuratora krajowego, no to pan Bodnar wcześniej, to znaczy w ciągu ostatnich paru dni, nie zwracałby się dwa razy do pana Barskiego z prośbą, żeby ten ustąpił ze stanowiska. No bo to jest oczywiste. Gdyby pan Bodnar szczerze uważał, że pan Barski nie jest prokuratorem, to przecież by go nie prosił o ustąpienie ze stanowiska, które nieprawnie zajmował. Czyli mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać, tak jak mówię, na początku pewnego rodzaju formą stanu wyjątkowego, kiedy to władze działają w oparciu o własne przekonanie, arbitralne decyzje. Paragrafy czy artykuły prawne są traktowane wyłącznie w sposób taki, no jakby to powiedzieć, przypadkowy, uznaniowy i decyduje siła. Jak pan Bodnar wejdzie z ochroną do urzędu prokuratury i że tak powiem, ta ochrona, czy nie wiem, policja, czy kto tam przejmie pod kontrolę ten urząd, no to będziemy mieli z jego władzą do czynienia. A jeśli tak się nie stanie, no to nie będziemy mieli do czynienia. Nie. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla państwa. Panie redaktorze, ale to jest tak, jakby ta władza działała w przekonaniu, że nikt nigdy jej nie będzie rozliczał. No to trochę to jest taka świadomość przy wszystkich zachowaniu, wszelkich różnic, wszelkich proporcji, jak komunistów w latach 40. Znaczy robimy wszystko, bo wiemy, że mamy parasol ochronny i nikt nam nic nie zrobi. No to jest dokładnie ten sam mechanizm. No, zaczynając już, że tak powiem, jeszcze bardziej sięgając do historii, no to mniej więcej tak wyglądało rozpędzenie powołanej przecież w drodze wyborów pierwszej, jedynej tak naprawdę instytucji demokratycznej w Rosji w 1917 roku, kiedy bolszewicy po prostu weszli na salę i wyrzucili tych, którzy się z nimi nie zgadzali i na tym się, że demokracja rosyjska skończyła, czyli się w zasadzie w ogóle nie zaczęła, prawda? No i w bardzo podobny sposób działały różnego rodzaju formy autorytarne czy reżimowe przez cały wiek XX. No, przy pomocy siły wchodzi się do instytucji demokratycznych czy prawnych, pozbywa się osób, które tam zasiadają. Na zasadzie no, paragraf zawsze się znajdzie jakiś. W tym przypadku pan Bodnar znalazł paragraf, znaczy artykuł, co do którego stwierdzi, że on obowiązywał, na tyle krótko, że on nie mógł być zastosowany, ale poza nim jednym nie widziałem żadnej wypowiedzi żadnego prawnika, który by potwierdzał tę tezę, no i po prostu na zasadzie siły. Rzeczywiście zachowują się rządzący tak, jakby sądzili, że mogą działać całkowicie bezkarnie, że nic ich z tego powodu nie spotka. No, my mamy, tak jak powiedziałem, system, który ja bym nazwał formą sprowadzenia stanu wyjątkowego albo czegoś, co możemy nazwać prawnym zamachem stanu. No, różnych określeń możemy używać, bo to jest zawsze, kiedy wykracza się poza normalny sposób działania państwa, no to możemy znajdywać różnego rodzaju symboliczne opisy tego zjawiska, prawda? No, zaczęło się od przejęcia mediów publicznych, znaczy ten mechanizm był mechanizmem całkowicie no, nielegalnym czy nieformalnym. Następnie mamy do czynienia z kolejnymi pomysłami. No, możemy się spodziewać, bo na tej samej zasadzie pan Bodnar razem z premierem Tuskiem mogą ogłosić, że na przykład, nie wiem, nielegalny był wybór prezydenta Andrzeja Dudy, prawda? I dlaczego nie? No, stwierdzą, że Andrzej Duda wcale nie jest prezydentem, albo mogą uznać, że zapisane w konstytucji prawo weta prezydenckiego wcale nie jest prawem weta, tylko jest kimś innym prawem i tak dalej. No, można się bawić w tego typu gry. Na końcu tej historii mamy do czynienia po prostu z jaskrawym złamaniem prawa. I jak mówię, ja się bardzo dziwię temu postępowaniu, no bo pan Adam Bodnar był rzecznikiem praw obywatelskich, jest, jak rozumiem, z wykształcenia i sprawuje funkcję prawniczą, no a zachowuje się niestety nie jak prawnik, czyli osoba, która odwołuje się do artykułów, paragrafów i z tego wywodzi swoją władzę, tylko jak do kogoś, kto zarządza jakąś grupą no, siłową, tak? Nie wiem. W ten sposób się zachowuje. A jakie to byś miał konsekwencje polityczne? Szukałem intensywnie i znalazłem wpisu na portalu X, wpisu Pawła Kowala, który mnie zafrapował. Muszę powiedzieć, Paweł Kowal, obecnie szef Komisji Spraw Zagranicznych Polityk Koalicji Obywatelskiej od paru lat. PiSowcy na szczytach władzy poczuli się w Polsce jak panowie przyrodzeni, tutaj cudzysłów, którymi władza należy się niezależnie od wyniku wyborów. Tak ułożyli państwo. Ale najgorsze, że nawet wielu centrystów podświadomie uważa, że PiSowi wolno więcej. Trochę potrwa, zanim to się zmieni, potrzeba
cierpliwości. I to jest komentarz sprzed 3 godzin, czyli także w kontekście próby wejścia do prokuratury krajowej napisany. Tak to widzi Paweł Kowal, tak to widzi pewnie większa część polityków Platformy. To znaczy, no, ta wypowiedź, szczerze mówiąc, ją postrzegam w kategoriach kabaretowo-groteskowych, no bo, znaczy inaczej, doskonale rozumiem, że tego typu wypowiedzi mają na celu jedno, mobilizację swoich zwolenników, no ale jeśli byśmy wypatrzyli tak poważnie na to, co miał do powiedzenia w tej wypowiedzi Paweł Kowal, no to jak mówię, to jest element kabaretowy. Dlaczego? Po pierwsze jest tak, że PiS wybory, że koalicja, powiedzmy, rządząca wygrała obecne wybory i zajęła wszystkie stanowiska, które z tego wynikają, prawda? No, obsadziła komisję sejmową, ma marszałka sejmu, ma premiera, ma i tak dalej. Czyli zgodnie z regułami demokratycznymi PiS, który nie był w stanie stworzyć takiego rządu, że tak powiem, odpuścił i władza została przekazana tym, którzy wybory wygrali. Co tu jest niedemokratycznego, co tu jest nadzwyczajnego? No wszystko jest dokładnie zgodnie z literą prawa. Nikt nie próbował powstrzymać Platformy, nikt nie betonował niczego, nie przykuwał się łańcuchami do kancelarii premiera i tak dalej, i tak dalej. Dostali władzę, bo zasłużyli, w tym sensie zasłużyli, że wygrali wybory. Okej. Okay. Natomiast inną historią jest to, że przecież w Polsce są instytucje, które nie zmieniają się w takim samym rytmie, jak zmienia się większość sejmowa. Taką instytucją jest chociażby prokuratura, która nie jest, jak to mówią zwolennicy Platformy, zabetonowana, tylko są urzędy w Polsce, niektóre urzędy w Polsce, żeby nadać im szczególną rangę, mają tak zwaną kadencyjność zapisaną w sobie, prawda? I taką instytucją kadencyjną jest instytucja prokuratora krajowego. Gdyby Platforma chciała zmienić prokuratora krajowego, są w zasadzie tylko dwie możliwości. Po pierwsze, porozumienie z prezydentem Andrzejem Dudą, który też został wybrany na kadencję 5-letnią w tym przypadku. No oczywiście Platforma może ogłosić, Paweł Kowal może ogłosić, że w związku z tym, że Platforma wygrała ostatnie wybory, to prezydenta należy odwołać, ponieważ jego kadencja niestety nie kończy się wtedy, kiedy wypada, wynikałoby to ze zwycięstwa Platformy w wyborach, czyli nie tylko Platformy, tylko koalicji, wyborach do Sejmu. No ale to jest, na tym polega całkowita ten element groteski. No są instytucje czy urzędy kadencyjne i są urzędy niekadencyjne. Jak się kończy, jak się dokonuje wyborów do Sejmu, to nie znaczy, że po zmianie większości sejmowej wszystkie inne urzędy w Polsce przestają mieć znaczenie i o wszystkim będzie decydowała większość sejmowa, bo to jest właśnie działalność rewolucyjna i wywrotowa, a nie działalność państwowa. I na przykład drugą opcją jest to, że jeśli nastąpi za 1,5 roku, nastąpią wybory prezydenckie i wygrałby w tych wyborach prezydenckich kandydat, nie wiem, czy trzeciej drogi, czy Platformy i zostałby nowym prezydentem, to wtedy prokurator krajowy mógłby zostać przez niego odwołany. No są dwa demokratyczne sposoby odwołania czy zmiany na tym stanowisku, a z pewnością wejście do budynku prokuratury i ogłoszenie, że od teraz jestem prokuratora krajowego, już nie ma, bo ja nim jestem, to znaczy ja będę o tym decydował, to co zrobił pan Bodnar, to jest działalność demokratyczna, tylko to jest działalność siłowa. No to znaczy, oczywiście to prowadzi do tego, że na końcu tej historii może się okazać, że Polska, że w Polsce dojdzie do tego, z czego byśmy pewnie wszyscy chcieli uniknąć, ale do jakiejś formy walki bezpośredniej. No, znaczy, tak to wygląda w państwach, gdzie ktoś dokonuje zamachu stanu, a mamy do czynienia na razie z formalną próbą zawłaszczenia instytucji, których nie można w ten sposób przyjąć, tylko przy pomocy siły. Siła spotyka się z siłą, a gwałt, niech się gwałtem odciska, no taka jest reguła i można się w związku z tym spodziewać, że jeśli ta władza dalej będzie tak działała, to będzie się musiała liczyć z tym, że opór społeczny będzie rósł, no żeby go złamać, będzie używała siły, no bo tak działają różnego rodzaju reżimy, ta siła będzie się spotykała z kontrsiłą i tak dalej. To jest równia pochyła i po prostu z pewnym przerażeniem patrzę na to, w jaką stronę obecnie zmierza rząd pod przywództwem Platformy. To już ostatnie pytanie o tą czystą politykę, bo to, co mnie uderzyło w tym wpisie Pawła Kowala, to jest ten fragment. Najgorsze, że wielu centrystów podświadomie uważa, że PiS-owi wolno więcej. Tak jakby Paweł Kowal czuł, że to, co robi rząd,
nie podoba się nie tylko wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, ale także tym, którzy mają albo równy dystans, albo zdrowy rozsądek i dostrzegają i tu wady, tak jakby miał świadomość, że to, co robią, ukrusza czy powoduje erozję ich własnej bazy wyborczej również. Myślę, że stopniowo to, o czym my tutaj mówimy, no dociera również do znaczącej, czy do jakiejś grupy wyborców, może nie samej Platformy, ale na pewno trzeciej drogi, no bo zakładam, że jakaś grupa ludzi, która w ostatniej chwili, bo tak to wynikało z sondaży, przerzuciła się, znaczy zagłosowała na trzecią drogę, no uwierzyła w to, że po dojściu do władzy nowej ekipy nastąpi jakaś forma wyciszenia, walki politycznej albo jakaś forma uspokojenia. Tymczasem to, co im serwuje Donald Tusk et consortes, to jest, że tak powiem, turbowojna, tak? To znaczy, to nie jest już spór polityczny albo nawet wojna na górze, tylko to się robi coraz bardziej wojna na dole, gdzie instytucje polityczne czy instytucje publiczne przejmowane są w sposób rewolucyjny. To znaczy, jak mówię, no, pan Bodnar wprawdzie teraz jest w garniturze i w krawacie, ale równie dobrze mógłby sobie założyć taką skórzaną kurtkę i takiego nagana wziąć do ręki. Dokładnie tak to wyglądało w momencie, kiedy rewolucjoniści przejmowali władzę. No wchodzili, prawda, mówili, że od tej pory ja, proszę się mnie słuchać, ja podejmuję decyzję w oparciu o zidentyfikowany artykuł, bo tam zawsze się jakiś znalazł i od tej pory jest nowa władza sowiecka, nowa władza radziecka albo tam nowa władza taka czy inna i proszę jej słuchać. No rozumiem, że Paweł Kowal ma to, co tutaj przytoczył, to jakaś tak zwana resztka wyrzutów sumienia, prawda? Kiedy może dostrzec, że jednak dzieje się to wszystko z naruszeniem tych wszystkich reguł i tej praworządności, o której bez przerwy mówili. Przez 8 lat mówili o praworządności. Bez przerwy była praworządność. A jak przyszło co do czego, traktują ją po prostu jak mokrą ścierkę, którą wyrzucają na bok i po prostu przejmują władzę przy pomocy siły. No tak to wygląda. Ja to mówił Paweł Lisiński, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, do usłyszenia. No że właśnie, żebyśmy mogli się zobaczyć i usłyszeć i w takiej formie jak obecnie, ale także w szerszej, to oczywiście przypominamy o możliwości włączenia się w budowanie Telewizji Republika. Nie tylko w takim formacie, jak jest obecnie, ale także jako telewizji naziemnej. Tutaj to już nie tylko wsparcie pilota, ale także wsparcie materialne jest potrzebne na odpowiedni numer konta, który mam nadzieję za chwilę pojawi się u dole, na dołu Państwa ekranów, telewizora, smartfona, komputera. O, właśnie teraz tutaj można się włączyć w budowanie Telewizji Republika, ale to nie tylko o nas chodzi, chodzi o zachowanie pewnego ładu medialnego, tak żeby ten wczorajszy wieczór, kiedy w trzech pozostałych telewizjach informacyjnych wszędzie mówił Donald Tusk, nie był stały, żeby było jedno takie miejsce, gdzie jak Państwo przyłączył pilotem, to żeby nie mówił na okrągło całą dobę swoją prawdę, tak jak on ją rozumie Donald Tusk, tylko żeby był też taki kanał, który śpiewa na zupełnie i mówi w zupełnie innej tonacji. Stąd warto budować Telewizję Republika także jako telewizję naziemną. Stąd moja, ale nie tylko moja, prośba o włączenie się w budowanie czy w zachowywanie ładu medialnego. A my raz jeszcze wracamy do Prokuratury Krajowej. To nagranie bardzo symboliczne. Robert Hernand, prokurator, zastępca prokuratora generalnego, w rozmowie z ministrem Bodnarem, Adamem Bodnarem, ministrem sprawiedliwości. Nagrywam, bo chcę, żeby pan o tym pamiętał. Pana działania jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana, w jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany pan prokurator krajowy? Na podstawie przepisów artykułu 47. To uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuję pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna i nosi znamiona popełnienia przestępstwa. Ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może pan prokurator mógł powrócić ze stanu spoczynku do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna, ma charakter uznaniowy i absolutnie taka decyzja nie może być skutecznie zrobiona. Więc pan prokurator krajowy jest dla nas dalej prokuratorem krajowym. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, informuję panów także,
że obowiązki, jeżeli pan prokurator krajowy uzna, przyjmuje stosowny zastępca prokuratora w tym momencie generalnego. Przykro mi bardzo, takie są przepisy. Do zobaczenia w poniedziałek tutaj w siedzibie prokuratury. Myślę, bo tutaj mój gabinet jest do mojej dyspozycji i będę z niego... Dobrze, panie ministrze, szacunek, ale to jest budynek prokuratury krajowej, chciałem zaznaczyć. Jestem prokuratorem generalnym. Ja wiem, panie ministrze, z całym szacunkiem dla pana ministra, ale uważamy, że to działanie, które zostało podjęte, jest działaniem w charakterze bezprawnym i przyjmie pana informuję, że w tym zakresie podejmowane są stosowne kroki, będą podjęte. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia. Panom także.